Michał Nowak, zapraszam na sport. Piłkarze Radomia Karadom rozegrali dwa sparingi. Zagrali ze Stalą Mielec i Lechią Tomaszów Mazowiecki. We wtorek piłkarze Radomiaka rozegrali w Mielcu sparing z ekstraklasową Stalą. Gospodarze wybiegli w mocno eksperymentalnym składzie, bowiem podopieczni Leszka Ojrzyńskiego dzień wcześniej zagrali o punkty ze Śląskiem Wrocław i zremisowali 0-0. W związku z tym trener Mielczan dał szansę gry tym zawodnikom, którzy przeciwko wrocławianom nie zagrali bądź otrzymali małą liczbę minut. Już w czwartej minucie tego spotkania wynik otworzył nowo pozyskany do Radomiaka Rafael Rossi Branco. Do przerwy utrzymał się wynik 1-0 dla Zielonych. Po zmianie stron na listę strzelców wpisał się zawodnik Stali Robert Dadok i mecz zakończył się remisem 1-1. W środę Zieloni natomiast zmierzyli się u siebie z trzecioligową Lechią Tomaszów Mazowiecki. W tym pojedynku Dariusz Banasik dał w większości szansę gry zawodnikom, którzy dzień wcześniej nie grali ze Stalą. Wynik w 11 minucie otworzył Dominik Banach, czyli pierwszy nabytek Radomiaka w zimowym okienku. Na 2-0 podwyższył przed przerwą Morima Kandiane. W 62 minucie Alain Ebwel zdobył gola na 3-0. Goście z rzutu wolnego strzelili na 3-1 w 64 minucie. W poprzeczkę trafiali potem Adam Banasiak czy Maciej Świdzikowski. Natomiast w 81 minucie po dośrodkowaniu Mamadou Kandę piłkę do bramki skierował Atanasios Szajt. I mecz zakończył się wygraną Radomiaka 4-1. W weekend Zieloni nie rozegrają meczu sparingowego, a 11 lutego o godzinie 20.30 w 1/8 finału Pucharu Polski Radomiak podejmie ekstraklasowego Lecha Poznań. Tenisiści stołowi KTS Broń Radom rozpoczną w sobotę walkę w rundzie rewanżowej pierwszej ligi. Celem Radomian jest utrzymanie na tym poziomie rozgrywek. W pierwszej rundzie radomska drużyna wygrała 4 mecze, 2 zremisowała i doznała aż 5 porażek. W sumie dało to 10 punktów i 8 miejsce w tabeli grupy południowej pierwszej ligi. Taka pozycja na zakończenie rozgrywek oznaczałaby baraże o utrzymanie. 3 ostatnie zespoły spadną z pierwszej ligi. Natomiast 8 i 9 drużyna tabeli zagrają w barażu o utrzymanie z przedstawicielami grupy północnej. Szansa na wydostanie się ze strefy barażowej jest jednak spora. Rywale z miejsc 5-7 pozostają w zasięgu broni. To zespoły Polonii 2 Bytom, KTS Gliwice i Strzelca Wryszczak. Na razie jednak Radomian czeka wyjazdowa walka z AZS Politechnika 2 Rzeszów. To zespół zajmujący po pierwszej rundzie 9 pozycję. Ma w dorobku 6 punktów. Pierwsze spotkanie Radomian i AZS Politechnika na terenie broni zakończyło się jej zwycięstwem 6-4. 2 punkty zdobył wtedy dla gospodarzy Jakub Miszkurka. Po jednej wygranej zanotowali Artur Kalita, Paweł Glegoła, Jan Szymczyk i debel Jakub Miszkurka, Jan Szymczyk. Spotkanie rewanżowe odbędzie się w sobotę o godzinie 16 na terenie AZS Politechnika. W drugiej rundzie w składzie drużyny broni są Artur Kalita, Paweł Glegoła, Jan Szymczyk, Jan Olek, Jakub Miszkurka i Kamil Dziadek. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.